Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Mini Metro. Moi drodzy, dzisiaj jest Sylwester, więc zanim oczywiście zobaczycie sylwestrowy super odcinek specjalny, to chciałbym wam życzyć wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dużo szczęśliwych chwil, dużo fajnych indyków, dużo momentów, w których będziecie po prostu radośni z tego, co macie w życiu. O, jakoś tak bym powiedział. Moi drodzy, Mini Metro, odcinek ostatni w tym roku, ostatni ever odcinek w tym roku. Będzie właśnie należał do Mini Metro, bo gra jest lekka, przyjemna i akurat jestem w stanie w tym okresie przed sylwestrowym jeszcze ją nagrać. I dzisiaj, moi drodzy, zrobimy kolejnego challenge'a. Przede wszystkim zagramy sobie oczywiście w Nowym Jorku, którego jak widzicie nie ruszałem jeszcze nigdy, więc będzie dla mnie zupełnie nowa mapa. Tu mi się całkiem nieźle udało ogarnąć sprawę, ale zrobimy tu kolejny challenge. Jaki to będzie challenge, moi drodzy? Bardzo podobny do ostatniego, tylko w tym przypadku tutaj postaramy się zrobić taki manewr, że będziemy prowadzić jedną linię, tak jak wtedy, ale powiedzieliście mi w komentarzach, że jestem w stanie tworzyć drugą, przecież kolejne linie na tych samych po prostu miejscach. Co oznacza, że w ten oto sposób magiczny może uda nam się rzeczywiście cały czas mieć jedną linię, tylko wielokolorową, i ona może rzeczywiście pozwoli mi zdobyć jakieś niezłe wyniki. Tak? Czyli wciąż zabawa w jedną linię, moi drodzy. Tak, oczywiście muszę pamiętać o tym, że przecież ja mam tutaj możliwości takie. Muszę o tym pamiętać, że przecież mogę sobie przerzucać te linie, tak? Nie muszę zawsze prowadzić od początku do końca. Także zobaczymy, jak nam to pójdzie. Tak, możemy od razu wrzucić kolejną, żeby jechał w drugą stronę, o. Tak, na razie dwie ciuchcie. No i jestem bardzo ciekawy. Bo jak widzieliście, w poprzednim odcinku limitowała nas bardzo mocno fakt, że na jednej linii może jechać tylko cztery wagoniki mogą jeździć, tak? Czy raczej cztery wagony metra też niekoniecznie, bo może podwójne wagony metra mogą być, no ale rozumiecie, co chcę przekazać, nie? Mam nadzieję, że jest to jasne i zrozumiałe, co chcę przekazać. Ale zobaczymy, bo może się okazać, że na przykład i tak w którymś momencie uznamy, że trzeba to wszystko porozdzielać. To wszystko jest możliwe, szczególnie, że za chwilę, jeżeli nie dostaniemy kolejnego mostu, to nie dostaniemy się po raz kolejny za rzekę, tak, z tej strony. I to chyba nawet jest dokładne odzwierciedlenie rzek w Nowym Jorku. Także widzicie, no niestety tutaj przez to, że mamy jedną linię, musimy tworzyć takie dziwne połączenia. Może w przyszłości jakoś postaramy się to pozmieniać, żeby to było bardziej logiczne? A może rzeczywiście jednak od razu będziemy starali się jakoś usprawniać te wszystkie połączenia? Bo być może za chwilę zrobię kolejne połączenie, które będzie jeździło gdzieś w środku po prostu. Tak? Bo i tak tu zobaczcie, że na zewnątrz dużo już ludzi czeka, a to jest bardzo dziwne. Chociaż wiadomo, że no nie jest jakieś takie straszne, tak zawsze się przenosi i leci dalej po prostu, więc tragedii nie ma. Jak się tu zatrzymuje, no to wiadomo, czas leci. Trochę czasu potrzebuje, żeby się przenieść, ale... Dobra, mamy kolejną linię, albo możemy dać wagon. Daj mi się, że możemy sobie wrzucić wagon. Szkoda, że nie ma na razie mostów. To mnie na razie martwi. O, brak mostów chwilowo będzie nam troszeczkę przeszkadzał. Tak mi się wydaje. No bo bez mostów nie jesteśmy w stanie przenieść się tam, tak? To może na samym początku, póki jeszcze są te proste linie, to ja lekko przyspieszę. No właśnie, tego się obawiałem, że za chwilę wystrzelą nam z czymś takim. A to już niestety, dopóki mamy dwa mosty, nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Dopóki mamy jeden most, nie możemy nic z tym zrobić, dlatego tu będzie bardzo ciekawa akcja. Co zabierzemy za chwilę, może nie, dorzucimy wagonik do tego gościa. A tego przeniesiemy na razie tutaj, bo jak sami widzicie, na razie nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Kompletnie nic. Mogę jeszcze zrobić tak. Żeby ta jedna linia leciała na razie przez wszystkie trzy rodzaje stacji. No i może być za chwilę większy problem, tak? Bo chciałbym zrobić rzeczywiście jedną stację, ale może w Nowym Jorku będzie problem, bo tutaj naprawdę jest od metra rzek. Jak sami zresztą widzicie. O, no to jest świetnie, bo teraz możemy zrobić taki manewr. Możemy olać tamten kwadrat i tutaj, proszę bardzo, ta linia metra daje radę. I chciałbym zrobić ten challenge. Naprawdę chciałbym zrobić challenge jednej trasy, po której jeżdżą wiele stacji metra jeździ, ale może do tego potrzebna jest mapa, gdzie nie masz tyle mostów. Bo naprawdę będzie dość mocno utrudniać nam rozgrywkę. Zresztą, co już widzicie, o!
No właśnie, szczególnie, że po drugiej stronie lokomotywa świetnie, no i znowu nie mamy kolejnego mostu. Dobra, biorę kolejny wagon zatem. I to może naprawdę generować pewien problem. Pewien problem zaiste być może tu. Chociaż oczywiście możemy też zrobić tak, że proszę bardzo, tu mamy tylko to. Tylko, że wtedy nie jesteśmy w stanie połączyć się w żaden sposób z... Właśnie, z kwadratem. Dlatego na razie zrobimy to w ten sposób. Żadnych połączeń na zasadzie... Nie łączę się z tym? Proszę się połączyć. Żadnych połączeń na zasadzie... Dwie linie się ze sobą stykają. Na razie robimy to w ten sposób. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak trochę inaczej. Ja tu widzę teraz tak. Mam nadzieję, że ta podwójna jeździ w jedną stronę, a ta jeździ w drugą. Dobrze, tak. Tu jeździ w drugą stronę. Bardzo dobrze. Jest pewien podział. Na razie tutaj jesteśmy w stanie to odciążyć. Zupełnie osobną, nie łączącą się z niczym linię metra. Ale oczywiście, jeżeli zaczną pojawiać się te unikalne kształty, to niestety te linie będziemy musieli połączyć. A nie ma przebacz. Nie ma przebacz, dlatego wydaje mi się, że możemy to połączyć do trójkąta nawet. Tak, coś mi się wydaje, że będziemy musieli to połączyć. Być może jak zdobędziemy kolejny most, to w ogóle połączymy to tutaj jakoś tak, żeby ten oto Zbigniew nie leciał tak krzywo. Odłączymy go stąd, podłączymy go tu. O, proszę bardzo, i już musimy zacząć coś w tym stylu działać. Aha, okej, dobra, muszę zrozumieć, jak to zrobić, żeby odpiąć. O, właśnie, tak. O, zrobimy to w ten sposób. Na razie. No i moglibyśmy oczywiście w późniejszym czasie to tutaj ładnie połączyć, ale oczywiście chciałbym to rzeczywiście tutaj trochę odłączyć. O kurczę, tam się robi niebezpiecznie. Dostałem achievement MetroCard, cokolwiek to znaczy, ale mam taki achievement. No i co? I chyba kolejną linię trzeba tworzyć. Tak coś czuję, no bo jak? Na razie zrobimy w ten sposób, chociaż to beznadziejna linia jest. Sami widzicie dlaczego. Nie mogę przelecieć oczywiście przez wodę, bo nie mam żadnych tutaj mostów. No i chciałem zrobić challenge, ale chyba nie na tej mapie. Coś czuję, że nie na tej mapie, na pewno nie na tej mapie. O kurczę. To teraz będzie ciekawie. Jeszcze ciekawiej, bo jeszcze jedna, kurczę, do zebrania część. I zaraz się okaże, że mimo wszystko tutaj... Dobra, dajcie mi jeszcze... Kurczę, dajcie mi mosty! Wezmę jeszcze jedną linię, ale... Mostów nie mam, kurczę, no. Niedobrze. Powiem szczerze, no niedobrze, niedobrze z tym brakiem mostów. Bo teraz już nie tuneli, to są raczej mosty, zresztą widzicie, że to są mosty, nie? O, i teraz tu się pojawia problem. Dość mocny problem. Także tak czy siak wydaje mi się, że będę musiał jednak połączyć to z tym. No bo jak inaczej? Teraz połączyłem to chyba bardziej logicznie i spójnie nawet. Proszę bardzo, kolejny. No tak. No i największy tu się problem pojawia. Jeżeli na przykład tutaj, to w ogóle jest kiepsko tu, bo to się nie łączy z żadnym kolorem. Bo nie mogę przelecieć na drugą stronę. Tutaj jest też duży problem, za chwilę się pojawi, no bo... Zresztą sami widzicie, dlaczego się pojawi problem. Mamy tylko tutaj połączenie i ta strona w ogóle nie łączy się z tą stroną. Potrzebuję, kurczę, kolejnego mostu, żeby móc to zapętlić tutaj, połączyć. Po jednej stronie musi być jedna linia, tutaj może być jakaś linia łącząca, a tu musi być kolejna linia, bo inaczej tu naprawdę ona już jest za długa. Jak sami zresztą widzicie, ona jest zdecydowanie za długa, myślę, że ją jednak skrócę. Tak, stawimy to tutaj, żeby oni mieli dojście do trójkątów. O, jest świetnie! Coraz lepiej. Chociaż tym razem akurat to nam może pomóc w ten sposób. Czekajcie, może zatrzymamy grę. Spróbujmy to zrobić lepiej. Czyli lecimy tu, przez kółko. Potem od kółka możemy polecieć tu i tu. O, takim zygzakiem na razie. A tu jest, zobaczcie, jak mnóstwo. I oni wszyscy będą czekać na dowóz. Na szczęście tutaj blisko jest kwadrat, tutaj blisko jest trójkąt. Coś czuję, że będę musiał puścić w drugą stronę, niestety, kolejne metro, bo za chwilę będzie bardzo duży problem na tej linii. No tak, ta będzie rozwoziła do super kształtów. Tu sami widzicie, co się dzieje. No właśnie, widzę, że te plusiki, to wiecie, jak tutaj plusiki będą, o jest, kolejny, to kolejny dziwny kształt. Czyli prawdopodobnie w tym miejscu, albo w tym miejscu nawet zaczną się pojawiać problemy z dostarczaniem do tego bardzo unikalnego kształtu. Oczywiście mógłbym też wydłużyć czerwoną linię tutaj. Ale sami widzicie, co dzieje się teraz tutaj, tak? Potrzebuję, kurczę, mosty! Weź niedziela się skończ i daj mi jeszcze jakieś mosty, bo będzie naprawdę za chwilę kiepsko. Mówię to ja.
Stanisław Igraszkowski. Że będzie kiepsko. O, tu się kolejna kropa robi. Jest most? Stacja przesiadkowa! Dobrze, będzie, niech będzie stacja przesiadkowa, ale kurcz... O, jeszcze lepiej. Świetnie. Po prostu superancko. To lubię. Nawet bardzo lubię. O, rany. Stacja przesiadkowa, zaraz będziemy obczajać, która stacja przesiadkowa będzie tutaj nam potrzebna najbardziej. A coś czuję, że wiecie co, trzeba będzie też to trochę pozmieniać. To mi się nie podoba. Znaczy, ogólnie fajnie byłoby olać to miejsce i jakoś to rzeczywiście połączyć z zielonym. Ale za chwilę się okaże, że to taka lipa trochę wyjdzie. Że może jednak będę zaliczyć jakoś. Na razie zrobimy to w ten sposób może. O, no jakkolwiek. Żeby jednak czerwona linia miała za sobą te kółka. To jedną kropkę. A tu na razie jest krótkie metro, które po prostu rozwozi do tych dziwnych fragmentów. Wszędzie to myśleć, jak to zoptymalizować. Na pewno tu potrzebujemy kolejnej linii. Mamy w sumie, możemy stworzyć kolejną linię, tak? O kurcze! I jak mam się tam teraz dostać, skoro nie mam mostów? Przekijane. Przekijane kompletnie. Gra nam nie pomaga. Na razie zostawię to miejsce, nic nie jestem w stanie zrobić. A wydaje mi się teraz tak, z zielonym zrobimy tak. Czekajcie. Spróbujmy coś tu pozmieniać. Że teraz zielony to będzie podróżował rzeczywiście tutaj, przez rzekę. A czy jesteśmy w stanie zrobić to w ten sposób? Niestety już nie. Dobra, a tutaj ale co to zmienia, kurczę? I tak muszę ich doprowadzić. To potrzebuję jeszcze jednego, kurczę, tutaj tunelu i tutaj tunelu. Ja pitole. Bo chciałem zrobić, wiecie co, taki bajer, że tutaj połączę część kolejną stacją. Wszystko pięknie, tylko że to niewiele zmienia. Znaczy to zmienia tylko tyle, że mnóstwo ludzi będzie zbierało się tutaj. Wszystko co nie... Wszystkie kwadraty będą tu się zbierać, tak? W tym oto miejscu. Będą się zbierać kwadraty, albo nawet zrobimy tak. I wtedy zielony będzie jeździł tylko tutaj. I to oznacza, że tutaj to wszystko będzie zbierać. Będą się tutaj rozwoziły kółka i trójkąty, ale kwadraty będą stawać tutaj. I te kwadraty będą musiały być rozprowadzane tutaj przez zielonego. Mamy czwartek, no nie wiem jak to wyjdzie. Nie chciałbym dzielić tej linii czerwonej, żeby móc dostarczyć tutaj kolejną linię. Właśnie, zobaczcie co tu się dzieje, kurczę. No tutaj cały czas rośnie, dobra, mamy czwartek, ja nie wiem czy dam radę. Jeszcze jeden, dobra, ale tu możemy to rozprowadzić w ten sposób. O, jeszcze, albo niebieskim, zaraz zobaczymy, no i tu się robi naprawdę niebezpiecznie. Ale jak tylko puszczę jakąś pierwszą stację, zaraz stamtąd się wypluję. Mamy piątek. Oj, szósty. Tam chyba 8 może być max. Patrzcie, tu kwadratów czeka, nie? Wiadomo, bo wszystkie kwadraty stąd zostaną dostarczane tutaj, żeby dojechały tutaj, prawda? Dlatego to robi pewien problem. Ale moglibyśmy nawet, wiecie co zrobić? O, świetnie, kolejny trójkąt. Moglibyśmy na przykład, zatrzymam jeszcze na chwilę, zrobić tak, że tutaj jeszcze, o, przechodzi przez kolejne kółko, żeby to, wiecie, było kółko, trójkąt, a na przykład zielonych odjąć w ogóle z tego kółka, żeby oni jechali bokiem, bezpośrednio jak najszybciej do kwadratu. O, i teraz jest problem. To może nas całkowicie załatwić za chwilę. Dlatego, moi drodzy, no niestety, ale muszę coś z tym zrobić. Na razie chwilowo odejmuję jeden ten. Odejmuję... Dobra. Zrobimy coś takiego na razie, tak? Nie wiem jak to zadziała, ale mam nadzieję, że zadziała. Chwilowo odcięliśmy się od kwadratów zupełnie. I jedziemy tutaj. O! W ten sposób, żeby na chwilowo odciążyć tutaj, za chwilę tu wrócimy. O, bez tego, jak nie dadzą mi tunelu, będzie bardzo źle. O! Tu przecież kolejny trójkąt jest. To idealnie dla niebieskiego w sumie. I co, nie zabrał? Ponieważ nie ma dojścia do kwadratów. W ogóle tu w ogóle nie mają dojścia do kwadratów, żeby było ciekawiej. Okej, świetnie. Kolejny problem się pojawił tutaj w środku. Rany Julek. No jak nie dadzą mi... O Jezu, tu się zbierają teraz kwadraty, nie mają gdzie pójść. Dobra, wracamy do tego pomysłu standardowego, naszego pierwszego. Musimy się połączyć teraz jakoś jeszcze tutaj. Chwilowo. Bo oczywiście jakoś muszą. Dobra, lokomotywa jest... No kurczę, gro! Dlaczego nie rzucasz mi mostów? Przecież ja nie jestem w stanie wygrać tego bez kolejnego mostu, no. O, rany. Mogę mieć kolejną linię. Po co mi kolejna linia?
Potrzebny mi będzie kolejny wagon. Dobra, zatrzymajmy i pomyślmy. Muszę w takim wypadku zepsuć linię czerwoną. Muszę zepsuć linię czerwoną, ponieważ ona nie pozwala mi w żaden sposób tutaj funkcjonować normalnie. Zatem musiałbym zrobić coś takiego. Prawdopodobnie. Odłączyć czerwoną od tego, odłączyć czerwoną od tego i czerwona przeprowadza się tutaj. Czerwona jedzie tylko z tej strony. Natomiast, no właśnie, teraz jest problem, bo w takim wypadku trzeba będzie zrobić coś w ten sposób. Tak? Znaczy najfajniej byłoby to połączyć jednak z kwadratem, bo wiadomo, że kwadraty są najbardziej popularne. Zrobić coś takiego. Chwilowo, może jakoś tak przeprowadzić, żeby to było bardziej logiczne. Mamy stację przesiadkową i tu będzie mnóstwo plusów i pięciokątów stało. Także to byłaby stacja przesiadkowa. A tutaj mamy teraz stację, mamy jeden most więcej, więc trzeba będzie teraz wykombinować, co zrobić. Nie mając dodatkowej linii oczywiście. Co zrobić, żeby stąd zabierać ludzi? Tak jakbyśmy mieli może... pojechać tu, tu, tu i być może do trójkąta, tak? A tutaj jeszcze zahaczyć o jedno kółko. Może w ten sposób. Może w ten sposób jesteśmy w stanie trochę to odciążyć. Wiem, że mogę też dorzucić kolejny wagon gdzieś. Zaraz pomyślimy gdzie. Bo jeszcze nie wiem gdzie. Zielonych na razie jeżdżą dwie. Być może niebieski dostanie wagon, bo jeździ tam tylko jeden. Proszę bardzo, masz kolejny wagon. Dobra, tam dojechał, oczywiście tam niewiele zbierze, tak, ale jedzie dwójeczka, więc spoko. W sensie dwa wagony tu jadą, więc zaraz stąd zabiorą. O tyle dobrze, stacja przesiadkowa, wydaje mi się, to jest najważniejsza stacja przesiadkowa w tym momencie. Raz się wybuduje stację przesiadkową i chyba nic więcej zrobić nie można. Tak, tak mi się wydaje. Także jeżeli zakładamy, że to jest stacja przesiadkowa, to to byłoby elo. W ogóle tutaj moglibyśmy też rozszerzyć to na trójkąty, ponieważ będziemy wtedy mogli na jednej linii od razu trójkąty transportować. Ewentualnie zamiast tego trójkąta tutaj. Ale to też jest bardzo dobry sposób na szybkie połączenie. Tak? Kolejna stacja przesiadkowa. Takie metro, które się przebija. O pierdziele, jeszcze wrzucili nam tak daleko. Można zrobić to w ten sposób na szczęście. Czyli jak widzicie, zielony jeździ po prostu przez... różne dziwne elementy. Dobra, tutaj ewidentnie ta przesiadkowa musi zostać chyba zupgrade'owana. I coś czuję, że musi tu jeździć kolejna. Dobra. Musimy tu puścić kolejną i to robię stację przesiadkową teraz dużą, bo tu będzie się dużo działo. I tam albo wagon rzeczywiście powinien być, albo kolejna. Ciuchcia. Mam nadzieję, że ta ciuchcia jedzie. Dobra. Bo oczywiście sami widzicie, tu będzie dużo zwożenia. No tak. I teraz wszystkie te najgorsze śmieci... O Jezu, jeszcze jeden. Wszystkie te najgorsze śmieci będą wszystkie lądować tutaj. Więc może rzeczywiście nie powinienem tego robić w ten sposób. Coś czuję, że chyba jednak faktycznie zrobimy to tak. O, o tak. Żeby jednak ten trójkąt był zaliczony. Przez co... Tu nie powinny się zatrzymać, to też powinno... Tu cały czas będą i tak zbierane. Właśnie, poczekajcie, bo tu i tak będą zbierane plusy i pięciokąty. Bo wszystkie, które są zebrane z fioletowej i zielonej linii, one na pewno tu wylądują, tak? Więc tak czy siak będą tu zrzucane. To chyba nie ma znaczenia. Chyba jednak rzeczywiście coś czuję, że to nie ma większego znaczenia co i jak. Dlatego w ogóle źle zrobiłem. Teraz stacja przesiadkowa powinna być tutaj. Ale czy ja mogę to teraz zmienić? Chyba nie mogę. Raz zdecydowałem i koniec. Dobra, bierz. Tu jeszcze w ogóle jakieś kółko znowu się pojawiło. Kurczę. Jeszcze jedno kółko. Jakoś tak... Dobra. Tutaj naprawdę jeszcze jedna stacja przesiadkowa by się przydała. Jeżeli nie będziemy mieli tunelów, to stacja przesiadkowa kolejna się przyda. No, w żaden sposób nie bylibyśmy w stanie zrobić jednej linii. Znaczy wiadomo, mogliby zrobić jedną linię zapętloną, tak i tak dalej. O kurczę. O kurczę. Coś czuję, że potrzebuję to podzielić na dwie linie. Lokomotywa. Nie mamy dalej niestety żadnego. Dobra, kolejna linia. Nie mamy żadnego, moi drodzy, mostu. O kurczę. Też się boję o te rzeczy tu. Dobra, wiecie co? Tu, no tu kurczę już dwa jeżdżą. Coś czuję, że będę musiał kolejną linię rozbudować tutaj. Żadna nie może już przejść przez rzekę. Jak to teraz ugryźć? Jak to teraz ugryźć? Wiadomo, że stacja przesiadkowa też jest mocno tutaj. Ten rozwozi bardzo ładnie te. O Jezus Maria, zobaczcie co tu się dzieje. Zobaczcie co tu się odwala. Co tutaj jest za masakra. O i jeszcze jeden kwadrat. O rany. Dobra, stop. Stop, bo tutaj trzeba to wszystko odciążyć. Zrobimy to w ten sposób. Połączymy... Popatrzcie, tu jest kółko. A kwadrat najbliższy jest tutaj, więc spoko.
No tak jakbyśmy mieli podzielić te dwie linie może, co? Bo tu zobaczcie, tu jest ładne, bo tu mamy... Tutaj mamy trójkąt. O właśnie, wiecie co zrobimy? Zrobimy to w ten sposób. Odłączymy tutaj wszystko to. O, i zrobimy tak. Teraz odłączymy tę stację, tę stację, tę stację, tę stację i połączymy to w ten sposób. O tu. A tutaj będzie kolejna stacja, która też będzie jeździła tu. I w ten sposób. O. No, może nie jest to super optymalne. Może powinniśmy zaliczyć jeszcze jedną. Może powinniśmy na przykład je tutaj skrzyżować, czyli zrobić coś takiego. I czerwony odłączyć stąd, a podłączyć tu. Tak? Może w taki sposób, żeby się tutaj zagęszczały. I na przykład olać kwadrat z tej strony. Albo tutaj w ogóle olać ten. O, olać to. Żeby jak najprościej tu jeździły, tak? O, zaliczmy ten kwadrat. Mam tutaj dwa kwadraty i teraz pytanie, czy ten kwadrat powinien tutaj być, czy jednak powinniśmy go odciąć. Dobre pytanie. Proszę bardzo, co tu się dzieje. Tu niestety czekamy, aż zielone zabierze cały zestaw. Także stacja przesiadkowa, prawda? Bardzo hardo stacja przesiadkowa tutaj będzie miała problemy. I nie wiem, czy przypadkiem teraz nie ma za dużo tutaj po tej stronie. Tak, wydaje mi się, że teraz trzeba będzie przenieść kolejnego pomarańczowego, żeby jeździł w drugą stronę. Czyli tak. Tak, kolejnego pomarańczowego, bo tu dwa pomarańczowe muszą jeździć. Dobra, zielony bardzo dobrze, że ma dwie. Bardzo dobrze, że ma dwie. O kurczę, jeszcze jeden. Dobra, jeszcze jeden. I ciągle wydłużamy zieloną trasę, mimo że powinniśmy ją naprawdę skracać. Najbardziej jak się da. Wciąż ją wydłużamy. Proszę bardzo, cię cały zapakowany jest, nic po drodze nie weźmie. Bo musi, no i tak, a teraz jak ten pięciokąt ma tutaj dojść? Dobrze, to jest kwadrat, tak? O, i proszę bardzo, jeszcze jedno kółko. I znowu mam wydłużyć zieloną? I już byłby problem. Znaczy mogę wydłużyć zieloną, nawet powiem szczerze, że nie mam wyboru. Za bardzo. Kurczę. No, tu się pojawiają duże problemy. Tutaj jest już przerost. Zanim niebieski tu dojedzie, nie, tu musi zielony dojechać. Zielony część weźmie, ale mało wrzuci. Także wiecie, co mi się wydaje, że tutaj to powinna być ostatnia stacja tych przesiadek. Tak? O, gwiazdka! O, cześć! Co tu jeszcze się odwaliło? Jeszcze gwiazdka. No ładnie. Jeszcze gwiazda. No to teraz to już w ogóle mam przekichane. Jak nie dostanę, kurczę, przejścia przez mosty, to będzie strasznie. To będzie naprawdę strasznie. Być może zaraz będę musiał wagon przenieść. Na przykład do... No właśnie, tutaj coś mi się wydaje, że tutaj... Ciężko właśnie powiedzieć, bo i fioletowy potrzebuje kolejnego wagona. Wagonu. I tu potrzebujemy wagonu. Dobra, jest lokomotywa. No i niestety, moi drodzy, nie dają nam tego, co trzeba. I teraz tak, stacja przesiadkowa? Bo tu na... Wiecie co? Stacja przesiadkowa. I tutaj uwalniemy od razu, bo wiemy, że to jest miejsce, gdzie naprawdę dużo ludzi będzie wsiadać. Tak samo tutaj trzeba by zrobić. O Jezu, jeszcze jeden. To teraz musimy poprowadzić niebieskiego tu. Niestety. Dobra, no i tu zobaczcie, co tu się zbiera. I teraz będzie zaraz problem. Chyba mi się wydaje, że trzeba będzie puścić jeszcze jednego zielonego. Zdecydowanie ten zielony musi się tu pojawić. Na trasie. Ewentualnie niebieski. Kurka wodna. O, ten mały to mało będzie robił. Tutaj powinniśmy mieć dwóch z podwójnym wagonem. Tak coś czuję. Bo to jest trasa długa. No właśnie. Co? Może właśnie zrobimy tak. Czekajcie. Dodamy tutaj mu długi wagon. Niech ten mały na razie dojedzie. Bo na razie tutaj czerwone... A właśnie, czerwone teraz jeździ jeden. Dwa jeżdżą. Dobrze. I... No i co teraz? Tu przydałaby się kolejna linia, która by znowu wszystko zwoziła w to miejsce. W taki sposób polecimy. Nie wiem teraz, czy nie powinienem więcej robić... Nie no, nie chcę robić więcej przesiadkowych. Niech to będzie jedna przesiadkowa, bo to jest specjalnie przystosowana, nie żeby więcej tu odwiedzało ich. To są same kółka i trójkąty, które będą wyprowadzać mnóstwo unikalnych kształtów. Proszę bardzo, i jeszcze ten unikalny kształt. Świetne miejsce na niego. Genialne gro, naprawdę coraz lepiej. Koniecznie trzeba będzie dorzucić zaraz do fioletowych, bo sami widzicie, że tu jest problem. O kurka wodna. Ale dobra, mamy już 1200 ludzi. Także, jak sami widzicie, da radę. Czyli teraz muszą... O Jezu, te wszystkie unikalne kształty. No, zdecydowanie potrzebuję też podwójnego wagona tutaj. I jeszcze jeden unikalny kształt. No, czy tę grę pogięło? Ona cały czas nawala unikalne kształty. Jak sami widzicie, jest średnio.
Jest się, czy może trzeba będzie gdzieś zaraz przerzucić? Zobaczcie, znowu całe podwójne jest zawalone. O, świetnie! Stój! Tu! Wracaj! Koniecznie musisz znowu zabrać ich wszystkich. Co tu się w ogóle dzieje? Zobaczcie, co tu nagle przyszło. Cała wielka eskapada. Typa różnego. Jak oni mają to... Jak oni mają to wszystko poprzerzucać na stację? Zobaczcie, co tu się dzieje. Jaka tu jest... No nie wiem, nagle zobaczcie, powrzucali masakrycznie wszędzie wszystkiego. Co, jakieś cheaty wpisała gra? Stwierdziła, że musi mnie udupić? Nie ma kolejnych... No nie ma mostów. W ogóle w tej grze nie dochodzą mosty. Mogę wziąć kolejny wagon. Czekajcie. Kolejny wagon. I teraz co mogę zrobić? Dorzucić wagon do ciebie. Przydać się wagon. Może jeszcze jakąś jedną... Niebieski jeździ jeden i się boję, że niebieski jeden to za mało, więc puścimy jeszcze jednego niebieskiego. Jakoś tutaj. Ale to wszystko będzie powodowało mnóstwo problemów tak czy siak. Szczególnie, że on już jest zawalony cały niebieski. Jak on ma zebrać stąd? Jak ma zebrać stąd? Koniec, kaput! Zobaczcie, co tu jest, co tu się poodwalało. O Jezus Maria. Nagle zrobiła się taka masakra. Także do widzenia, koniec! To już jest tyle. Ale dlaczego nagle tak dużo zaczęło pojawiać się elementów? Ja nie wiem, jak można byłoby to optymalnie rozegrać. Trzeba by może zupełnie od początku przebudować wszystkie linie. Tak? Kontynuujemy na razie bez końca, bo chcę zobaczyć, jak to wygląda. Można by tutaj, nie wiem, do każdego elementu jedną stację podprowadzić? Niech będzie kolejny wagon, kolejna linia. Nieważne teraz to jest, bo nie chcę już nic dodawać, chcę tylko na to popatrzeć. Jak mnóstwo elementów tutaj się pojawiło. Cała wielka masakra. No szczególnie, że ta linia, jak widzicie, linia fioletowa znowu się zrobiła mega długa. To trochę by wymagało na przykład kolejnej linii, na przykład, że jedna linia rozwozi na przykład te dwa kształty, albo te dwa kształty, a druga linia tutaj, tylko nie mamy kolejnego mostu, rozwoziłaby tutaj. Ja pitole. Trzeba by znowu jakąś stację przesiadkową wymyślić, żeby to wszystko jakoś ładnie łączyć. Strasznie tutaj to się wszystko zeskalowało bardzo szybko. Ale moi drodzy, to był kolejny odcinek z Mini Metro. Jak wam się podobało, to oczywiście zostawcie lajka. Komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Dziękuję wam bardzo za ten rok też przy okazji. Skoro mogę, to również podziękuję wam za to, że razem graliśmy przez cały rok w Indyki i dalej w następnym roku będziemy grali w Indyki. Więc... No cóż mogę więcej powiedzieć? Mam nadzieję, że będziecie razem ze mną dalej przez następny rok i że te gry, które będę wam pokazywał, a naprawdę mam długą listę gier na 2018 rok, będą dla was ciekawe, dla mnie będą ciekawe. Niebawem wchodzi top 13, znaczy w styczniu będę realizował top 13, jeszcze tutaj w Sylwestra powstanie ankieta specjalna, gdzie będziecie mogli głosować na różne kategorie. Będzie mnóstwo kategorii do głosowania na różne gry. I z tego będą topki, oczywiście będzie topka komentarzy, topka najlepszych gier, najbardziej lemistych, największych zawodów roku i tak dalej. Także wypatrujcie listę, jak nie wiecie, o co chodzi z topkami, to zobaczcie sobie, jak to wyglądało w zeszłym roku. Na kanale jest top 13 2016 roku, tak samo będzie z topku 2017 roku. I dzięki bardzo, trzymajcie się, wielka piona i do siego roku! Cześć!